Paul Thomas Anderson właśnie takim filmem jak The Master udowadnia, że jest reżyserem nietuzinkowym, niebanalnym, wręcz genialnym i nie dla wszystkich. No bo z jednej strony bywa dziwaczny i nie do końca wiadomo o co mu chodzi. Są ludzie, którzy totalnie tego nie trawią, ale aspekty artystyczne i techniczne kręcenia filmu tutaj są na takim poziomie, że naprawdę słuchajcie, warto sprawdzić ten film, czy ten filmik chociażby. Zresztą właśnie dlatego w tym dedykowanym miesiącu retro recenzji tego hiper utalentowanego reżysera mówię tylko o trzech filmach, ponieważ nie potrafię powiedzieć o większej ilości. Nie potrafię do tego podejść na zasadzie, że dobra, dzisiaj mówię o tym, jutro o tamtym. To są filmy, których przemyślenie zajmuje mi tonę czasu, których nie czuję się pewnie, stając przed kamerą następnego dnia po kręceniu. Ponieważ The Master oglądałem akurat pierwszy raz, więc naprawdę... Siadło mi to na psychice, ponieważ jest tak wiele aspektów tego filmu, które są kontrowersyjne, żeby nie powiedzieć, niedocenione, przecenione. No właśnie. Ta recenzja będzie raczej bezspoilerowa, nie podam wniosków końcowych co do filmu, ale wiadomo, wspomnę o bohaterach, o sytuacjach, o głównych wątkach, także miejcie to na uwadze. Chociaż mam wrażenie, że to jest jeden z tych filmów, w którym nie chodzi o jakąś historię, żeby coś miało być zespoilerowane, tylko w ogóle o samo doświadczenie tego, co PTA zmontował. The Master, czyli Mistrz. To film Pola Tomasa Andersona z roku 2012, w którym opowiada nam historię Frediego, granego przez Joaquina Phoenixa, weterana II wojny światowej, który nie może odnaleźć dla siebie miejsca w świecie. Ma problemy z alkoholem, ciągle myśli o seksie i stale wplątuje się w różne kłopoty, aż w końcu trafia przypadkiem na jacht niejakiego Lancastera Doda, granego przez Filipa Seymora Hoffmana, Założyciela kultu o nazwie The Coz, czyli chyba w polskim tłumaczeniu sprawa, chociaż nie mam pewności. I teraz tak: gruntowne pytanie od wielu z Was, którzy oglądali ten film. Czy on mi się podobał? To się ciśnie na usta, jeśli to oglądaliście, ponieważ to jest jeden z tych filmów, którego jak wejdziecie na portal typu film web, znajdziecie opinie typu największy gniot nudy 2,5 godziny o Jezu, nie wiadomo w ogóle o co chodzi temu reżyserowi i opinie typu najbardziej niedocenione arcydzieło ever. I jaka jest prawda? <laughs> no, prawda jest taka, że ciężko jest podchodzić do tak skomplikowanych filmów od takich niesamowitych reżyserów jak Paul Thomas Anderson zero-jedynkowo, czyli to było dobre, to było niedobre. Aż by się tutaj rzeczywiście chciało zacytować Otisa z Misji Kleopatry, to nie ma tak, że dobrze albo niedobrze. Natomiast film do mnie jako całość trafił średnio. Podobnie zresztą jak Phantom Fred, który możliwe, że jak w przyszłym roku zrobię ponownie miesiąc PTA, no bo wiadomo, no nie dokończyłem jego filmów, tak naprawdę powiedziałem o trzech, jest jeszcze ponad drugie tyle, to myślę, że i do tego filmu, i do Phantom Fredu jakoś tam wrócę, może w wspólnym wątku, może no zobaczymy. Bo mam wrażenie, że mistrz, szczególnie oglądając raz pierwszy raz, to jest film, który jakoś przechodzi obok mnie, którego walory te na plus artystyczne, o których zaraz powiem, są na poziomie absolutnie mistrzowskim. Ale nieskoncentrowanie fabuły, jakieś takie, nie, właśnie to, że nie do końca wiadomo o co Andersonowi tak naprawdę chodzi. Wiecie, możliwe, że ja go nie rozumiem, możliwe, że on troszeczkę, no nie chcę wiedzieć, że źle to zrobił, ale że właśnie tak stworzył film, że wiele osób go nie rozumie. To, a to są wszystko pytania, na które musicie odpowiedzieć samemu sobie. To znaczy, musicie włączyć ten film, obejrzeć i stwierdzić, jakby, czy Wam się podobał, co Wy z niego wynieśliście i tak dalej. Natomiast mogę powiedzieć o pewnych oczywi oczywistych, obiektywnych rzeczach, no bo historia jest specyficzna, zdawałoby się troszkę nieskoncentrowana na jakimś jednym wątku, tylko nam pokazuje dużo rzeczy, ale są rzeczy absolutnie mistrzowskie w tym filmie, o których muszę wspomnieć, czyli aktorstwo z Łakinem Phoenixem na czele oraz zdjęcia i muzyka też. No to po prostu to jak ten film wygląda to jest istne arcydzieło. Wiecie, zdjęcia, reżyseria i aktorstwo to jest dzieło sztuki, ale jeśli chodzi o fabułę to ściera się tutaj kilka rzeczy. Powojenna trauma Frediego, coś co wiele filmów poruszało, pewnie i dogłębniej nawet skupiałem się na tym temacie. Mamy tutaj powstanie kultu, który jest ewidentnie bazowany na scjentologii, a postać Hoffmana odwzorowuje założyciela scjentologii. Dużo artykułów na ten temat w necie, także dla zainteresowanych będą to jakieś smaczki. Mamy dziwną i ciekawą relację między tymi dwiema postaciami. Człowieka pełnego zwierzęcych żądz i człowieka, który stara się mu je pomóc opanować. No i wszystko dzieje się zaraz po wojnie, więc możemy też na ten film spojrzeć jako na taki lekki social commentary o pewnym okresie Stanów Zjednoczonych, na przykładzie różnych grup społecznych, na przykładzie różnych ludzi typu właśnie żołnierz próbujący odnaleźć się w zwykłej rzeczywistości albo ludzie tworzący kult, no i tym podobne rzeczy. No i generalnie przewija się mnóstwo wątków, a ja nie do końca wiem o co Andersonowi chodziło. Rozumiem te poszczególne wątki, rozumiem Wiem, że możemy tu studiować relację tej dwójki, ich kontrastowość, kto jest mistrzem, czy Joaquin Phoenix jest mistrzem sam dla siebie, czy. Ten school to, czy, co, nie nie będę spoilerował, ale jest tutaj, tak naprawdę nie ma chyba na to do końca odpowiedzi, mimo że czytałem w internecie i teraz wiem, co wielu z Was pisze, że jak, to przecież chodzi o to i o tamto. Tak, ja zawsze jak obejrzę taki film i mam już jakieś swoje wygenerowane <grym> przez mój mózg wnioski i przemyślenia, potem oczywiście wbijam temat w internet. No i wiadomo, analizy, po polsku, po angielsku, wszystko co jest na ten temat przeczytałem. I wiele osób pisze o tym filmie tak jakby, jak, to przecież to proste. Chodzi o to, tamto, siamto, seramto i owanto. Natomiast ja mam wrażenie, że no nie do końca, ponieważ wie Wiele tych osób podaje w ogóle inne wnioski, gdzieś tam bazujące w tym, co powiedziałem, czyli właśnie ta osobowość Frediego, kto jest jej mistrzem, kult, podatność na kult, zmiany w Ameryce, no, trauma powojenna, jakieś tego typu tematy, gdzieś tam, wiadomo, na tym to bazuje, ale każdy ma troszkę inne wnioski. I to jest ciekawe, i to jest bardzo rzecz moim zdaniem indywidualna i świadcząca o tym, że jest to film otwarty, niejednoznaczny, nie dla wszystkich, ale to, czego jestem pewien, to to, że Joaquin Phoenix, jako to dziwne indywiduum i to jest jedna z tych ról, która jest wręcz taką protoplastą postaci Jokera, którego na dniach zobaczymy w kinach, seksoholik, alkoholik, zezwierzęcony dziwak, ulegle dający się wmanewrować w kult, próbujący walczyć ze swoimi słabościami, zmieniający się jakoś tam na naszych oczach, ale czy na pewno, to jedna z tych magicznych ról, przy której powtarzam, Joaquin Phoenix to jeden z najlepszych Aktorów naszych czasów. To jak Freddy w tym filmie wygląda, rusza się, no, to ma taką dziwną posturę, zakłada ręce na biodra, reaguje na wszystko dookoła niego w swój specyficzny sposób. To jest prawdziwa, żywa postać, jaką ten aktor wykrywał na ekranie. Wielopoziomowy człowiek z problemami, z jakimiś, no, nie wiem, czy marzeniami, można to nazwać ale z przeszłością, przyszłością, który w teraźniejszości ma wiele problemów, dziwnie zachowuje się, reaguje na wszystkie rzeczy, które dookoła niego się dzieją. Jest to coś fantastycznego, szczególnie w akompaniamencie równie rewelacyjnego Hoffmana, czego wynikiem jest chociażby ta legendarna scena procesingu, nie wiem jak to się tłumaczy, takiej pseudo-psychiatrycznej sesji, Podczas której Freddy ma szybko odpowiadać na pytania dotyczące jego życia bez mrugania, gdy tylko mrugnie, muszą zacząć od nowa. I zaczyna pajacując, a kończy wylewnie. I to jest jedna z tych scen, którą zapamiętam do końca życia. To jest sposób coś niesamowitego, jeśli chodzi o tę dwójkę aktorów. Zresztą Amy Adams, jako taka lekko pociągająca za sznurki żona Hoffmana oraz wielu innych aktorów obocznych podkreślają to, że Paul Thomas Anderson nie potrafi w swoich filmach zarejestrować złego performensu u aktorów, czego dobitnym dowodem jest chociażby 10 lat wcześniej nagrane Punch Drunk Love, czy film, którym Adam Sandler, normalnie... Przepraszam tych, co go lubią, ale filmowy pajac pokazuje, pokazuje że jest dramatycznym aktorem, który potrafi odegrać kapitalnie główną rolę. To jest coś niesamowitego. I nie wiadomo, nie możemy tego przypisać tylko Andersonowi, ale wiecie, jest to zdecydowanie to, że on potrafi wyciągnąć świetny performance z każdego. To jest zdecydowanie cecha dobrych reżyserów i podziwiajmy właśnie jego współpracę z Joaquinem Phoenixem, z Danielem Day-Lewisem, właśnie z każdym, kogo miał w swoich filmach, ale szczególnie z tymi najlepszymi. Więc nawet jeśli ten film do Was nie trafił, ja to rozumiem, naprawdę, ale nie, mo nie możecie mi powiedzieć, że scena typu Główna Dwójka w Celi, gdzie Freddy jest szalejący ze wściekłości, to nie jest kompletny aktorski obłęd, który jest fascynujący do oglądania na na ekranie. Ale i tak, rzeczą, którą uznałbym za atut numer 1 tego filmu, to jest cinematografia, czyli zdjęcia. I ten film powiedziałbym, że jest tym samym dla Andersona, co dla Park Chang wooka o którym będzie październik. Już od razu mówię, możecie się przygotować jakby porównując Handmaiden, którym jest jego późniejszym filmem, który może nie jest tak stylizowany i tak eksperymentalny, powiedzmy, jak wcześniejsze filmy, jak chociażby tego tutaj Boogie Nights, ale jest to po prostu mistrz za kamerą jako reżyser, pełnej kontroli tego, co robi, swojego dzieła. To jest malarz, który dokładnie wie, co chce zrobić pędzlem przy każdym pociągnięciu. To jest coś. Fascynującego do oglądania. Park Czampuku jeszcze sobie pogadamy, natomiast tutaj mogę powiedzieć, że o ile w każdym poprzednim filmie zdjęcia były fantastyczne u tego pana, pracą kamery Anderson bawił się zawsze jak Ronaldinho piłką. Tutaj każdy kadr to jest po prostu perfekcja. I powiem wam, że uwielbiam w domowym zaciszu, doszkalać się przysłowowo na YouTubie, czy googlując różne tematy w kwestii sztuki filmowej i aspektów technicznych, oświetlenie, praca kamery i tak dalej, i tak dalej. Ale wiadomo, nie jestem specjalistą. Nie kończyłem łódzkiej szkoły filmowej i tak dalej, więc. Mogę tylko powiedzieć, że może kiedyś, jak dojdę do jakiegoś tam takiego poziomu, że będę czuł się na tyle pewny, zrobię o tym filmik, na przykład właśnie analizując Mastera, ponieważ to jest film, który powinien, to się nadaje po prostu na klasyczną taką lekturę szkolną, tylko w szkole filmowej, na zasadzie jak technicznie ten film został zrobiony, analizujemy go najbliższy miesiąc. I kanały typu na gałęzi, fajnie jakby na przykład on to zrobił, ponieważ dużo lepiej się na tym zna. Ale oczywiście ja po mojemu, po amatorsku, na podstawie mojej wiedzy chcę po prostu zwrócić uwagę, co mi się w tym filmie podoba. Jako fankina, niepoprawny romantyk, zakochany, piszący list wymienił niezgrabnie, co było w Mistrzu Niesamowitego. <laughs> Oj, Mistrzu, Mistrzu Andersonie, uwielbiam, co zrobiłeś w Mistrzu... w filmie... Wiem, że nie jestem Mickiewiczem. <laughs> to, co zrobiłeś w swoim filmie wraz z rumuńskim operatorem kamery o bardzo ciężkim do nazwisku Michail Malajmer? Junior? Chyba w każdym razie, każdy kadr tego filmu wygląda post. Między innymi chyba dzięki genialnej konwersji, o której operator kamery mówi w tym artykule, gdzie metodą prób i błędów nakręciliście film w większości na taśmie 65 mm zamiast planowanych 30, po czym dobraliście odpowiednie proporcje. Oczywiście nie znam się na tym dokładnie, to jest jakieś, to są jakieś smaczki dla specjalistów w tej dziedzinie, ale wiem, że dało to niesamowity dramatyczny efekt w każdej scenie. I mogę śmiało powiedzieć, że uwielbiam chociażby wszystkie ujęcia, w których panuje jakiś rodzaj symetrii. Oraz każdy fantastyczny. Klimatický efekt, že? tylko część tego, co widzimy na obrazie. Zazwyczaj jest to nasz główny bohater, na którym chce byśmy się skupili, jest wyraźny, a reszta rozmyta. Zwiększając poczucie jego odseparowania od rzeczywistości, uwielbiam też oświetlenie punktowe, którym również tutaj dodaje wiele do odczucia poszczególnych cen, gdzie na przykład twarze są oświetlone 50-50. Albo nie mamy typowego oświetlenia oczu, albo gdy bohater wychodzi z mroku. Wiele tego typu elementów widać, że jest zaplanowanych i dokładnie wyegzekwowanych na planie. Uwielbiam wiele kadrów tego filmu za ich piękno, gdy nasz bohater leży na łodzi, gdy po prostu idzie i widzimy rozmyty statek z wieloma światłami. Gdy jesteśmy na pustyni, nasi bohaterowie wydają się malutcy. Przy tym ogromie przestrzeni, gdy zwyczajnie w świecie dostajemy niesamowicie szczegółowe zbliżenia na twarze, które wyciągają najmniejsze szczegóły z pracy tych jakże genialnych aktorów. Uwielbiam ujęcia kadrowane specjalnie przez różne obiekty, przez różne ramy, chciałoby się powiedzieć drzwi, korytarze i tym podobne które nadają im specjalny charakter, ściągają naszą uwagę w konkretne miejsca kadru i nadają fajnego poczucia przestrzeni. Uwielbiam to, jak nakręcony jest ruch w kadrze. W cudzysłowie te sceny akcji, to jak pracuje w nich kamera, w jaki sposób kręcona jest ta akcja, na dodatek paleta kolorów, która. Hmm, jest specyficzna, to znaczy, Anderson nie ogranicza dostępności kolorów, nie jest to film monochromatyczny, czy pojawia się na dwóch, trzech kolorach. On używa tutaj szerokiej gamy kolorów, ale w specyficznych, przytłumionych, lekko-pastelowych odcieniach, przez które film jest ciekawy i oryginalnie stylizowany, jak w tym, jak wygląda. Techniki typu double framing, czyli zaczynamy kadr w jednym miejscu i przechodzimy z kamerą do innego ustalonego miejsca, to są techniki minimalistyczne. Tutaj, tutaj nie lata z kamerą Anderson jak szalony, ale wszystkie ruchy tej kamery są przemyślane, każdy jest potrzebny i mądrze wykorzystany. I można by tak wymieniać i wymieniać i wymieniać, bo dosłownie każdy losowy kadr z tego filmu, jaki bym wam pokazał, jest magiczny. Więc czy wam ten film się podobał, czy nie? Czy jakby rozumiecie, o co chodziło Andersonowi, czy nie? Macie do tego prawo. Ale zabijmy brawo dla Andersona, jego operatora kamery i wszystkich ludzi zaangażowanych właśnie w stroje, scenografię, oświetlenie i tak dalej. Ponieważ robota techniczna tutaj w tym filmie to jest jak dla mnie Mistrzostwo Świata. To jak ten film wygląda, nigdy tego nie zapomnę. Nawet jeśli nie będę wymieniał tego filmu jako mojego ulubionego. Całkowicie rozumiem ludzi, którzy mówią, że 2,5 godziny nie za bardzo wiadomo było, o co chodzi. Trochę nudne, trochę technicznie mistrzostwo. I ode mnie ten film dostanie 8 na 10, ale to jest jeden z tych filmów, które mam, mam ochotę nie dawać oceny. Ponieważ te aspekty, które wymieniłem, techniczne, artystyczne i tak dalej, aktorzy, muzyka Greenwooda, o której nie powiedziałem, która tworzy fantastyczny, dramatyczno-melancholijny klimat. No to jest mistrzostwo w każdym calu, każdy z tych elementów. Nawet jeśli ta historia gdzieś tam przechodzi trochę obok mnie. Więc ta ocena to jest takie... Takie nie wiadomo, co, jakieś takie wyśrodkowanie. No ale może kiedyś dorosnę, zrozumiem, polubię ten film jeszcze bardziej. Może za rok o nim porozmawiamy. Tak jak mówiłem, jak podejrzewam, że zrobię znowu, może za rok wrzesień, ponownie <grytania> Pola Tomasa Andersona i wtedy porozmawiamy sobie o reszcie jego filmów oraz może jakoś sobie taki, wiecie, ranking podsumowujący wszystko. Też biorący pod uwagę to, że ponownie obejrzałem właśnie ten film, czy Phantom Fred, nić widmo, która też za pierwszym razem przeszła obok mnie, mimo że mówiłem, że wygląda fantastycznie, jest zagrana fantastycznie, no te same problemy. A może ten film po prostu jest troszkę o wszystkim i o niczym i coś Andersonowi nie wyszło? Tak też może być. Sami zdecydujcie, czekam na wasze komentarze, czy ten film Wam się podobał. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o filmach.